bardzo serdecznie w Polskim Domu Narodowym dzisiaj, gdzie mamy, obchodzimy uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 maja w roku 1991. Wielkie wydarzenie w świecie i w Europie. Bardzo wszystko to... Nie chcę dalej mówić historii, ponieważ będzie to w programie następnym. Pozwolę sobie jeszcze raz Państwa powitać. Dziękuję, to, że jesteście Państwo dziś z nami. Jest to bardzo piękny, patriotyczny akt z Waszej strony. I bardzo to doceniamy i dziękujemy. Chciałabym powitać naszych gości zaproszonych. No jeszcze nie wszyscy dotarli. Mamy naszego księdza Jerzego. Dziękujemy, proszę księdza, za obecność. Mamy naszych weteranów z AK i weteranów pierwszej i II wojny światowej. Pana Maleńskiego, panią Lorenz i państwa trzech weteranów. Także bardzo dziękujemy też za to. Poczekamy, no jest już pan, przyszedł w tej chwili pan Frank Milewski. Pan Frank Milewski jest przewodniczącym Kongresu Polonii Amerykańskiej na Wydział Nowy Jork Południe. Także witamy panie Milewski, bardzo prosimy o zajęcie miejsca i panią Maskę. No i spodziewamy się później naszego majora, który nieco opóźni swoje przyjście, ponieważ ma inne zajęcia, ale będzie. Teraz pozwolę sobie poprosić kolegę naszego pana Roberta Jakobsze, który poprowadzi dalszy ciąg programu dzisiejszej uroczystości. Także bardzo proszę, Robert. Dziękuję Pani Majewsko, witam wszystkich gości. Poprosiłbym teraz o powstanie i wprowadzenie szpagatu. Przewodem,
ojca Jerzego Bres o inwokację. Czy to jest sposób powstania, czy... Szanowni Państwo, mili goście, w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Właśnie ta konstytucja była próbą ratowania Rzeczypospolitej przed utratą niepodległości. Był to wielki dowód zdolności narodu polskiego do naprawy kraju, wyraz patriotyzmu różnych warstw społecznych i była to również próba politycznego wydźwignięcia kraju z upadku. 3 maja obchodziliśmy też uroczystość Maryi Królowej Polski. Doświadczamy nieustannie tego, że ani żadnego społeczeństwa, ani też indywidualnego człowieka nie zmieni moralnie i nie nawróci samo stanowione ludzkie prawo. Prawo powinno współdziałać z normami moralnymi i etycznymi. Ale przecież wiemy doskonale, że prawo stanowione nie zastąpi moralności, nie zastąpi naszych indywidualnych wyborów. Dlatego dzisiaj prosimy Boga za pośrednictwem Maryi Królowej Polski o błogosławieństwo dla naszej pierwszej ojczyzny Polski, dla wszystkich Polaków w kraju i poza jego granicami, również o błogosławieństwo dla nas tutaj zgromadzonych. Mamy dość ciekawy program do przedstawienia dzisiaj, słowno-muzyczny, i chciałbym rozpocząć ten program przedstawieniem chóru imieniem Ogińskiego, żeby zaśpiewał nam kilka utworów pod dyrekcją pani Małgorzaty Strzeleckiej. Także zapraszamy chór Ogińskiego. Ktoś w lęku króla spała, a w tym 3 maj
maj, piękny maj, u Polaków głodny raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków głodny raj. Wolność czarna na oświacie i rozgość w obliczu prawa, co nam rokowała bracie, trzeciego maja ustawa. Witaj maj, piękny maj, u Polaków głodny raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków głodny raj. Raz dziewczyna, chociaż raz dziewczyna, niosą kwiaty i świeże, chłopiec chłopie to roki, roki to niech się nie przestrzeże. Zanim załama spojrzeć, zanim załama spojrzeć, kwiatów co miała najpiękniejszy kwiat, nic dobrego, nic dobrego, chłopiec chłopiec nic dobrego musi być. Zanim zdołała spojrzeć, zanim się spojrzeć, kwiatów co miała najpiękniejszy kwiat, nic dobrego, nic dobrego, chłopiec dobrego, nic dobrego musi być. Gdy dziewczynę wkrótce spotka znów, radę temu szczerze, dużo spojrzeć, mało słów, bo niech się dziewczę szczerze. Bo teraz już nie wolny spożywka, ale w całusie słowie będzie grać. Nic dobrego, nic dobrego, chłopiec dobrego, nic dobrego musi być. Chcę przywitać gościa dostojnego, który doszedł teraz, nasz major z miasta Glen Cove, Ralph Swasey. Mayor Swasey, I'd like to welcome you to our... You're a huge supporter of the Polish community, and thank you so much for your support, for your acknowledgement of all the work the Polish-American citizens and the Polish citizens do for the city of Glen Cove, and we would really like to thank you for coming every year. I don't think I've missed a year, or you've missed a year in your candidacy, so... We really appreciate you coming and joining us today. Thank you. I'm going to say it in English, okay? My Polish is very bad, and my Italian is even worse. So, first of all, I want to thank you for inviting me once again. I've been here every year that I've been mayor. I'm really happy to come here to celebrate this Constitution Day, which is May 3rd, right? Yes. And I'm sorry I was late. I must apologize, but if you knew where I was over at Friends Academy across town. There was a band, the North Wind Symphonic Band, playing music to raise money for the North Shore Inn, which helps feed people during the year and provide shelter in winter months. And they always invite me to play the Star Spangled Banner with them. It's the only song I play twice a year with them. And I'm a trumpet player, so you can still see the mouthpiece on my lips. But that, so I ran over here as best I could. But it's very important that we celebrate our independence, our constitutions. The Polish people, the American people, they believe in human dignity, respect, freedom, and these are important gifts that we give to each other. We're born free under God, and we recognize that important thing, and you've been doing it for 221 years, one of the oldest nations around. There are nations today who still don't have what we have to celebrate today. So I'm thankful to be here today, and I have for you a citation. On behalf of the city of Glen Cove, I extend our best wishes as you celebrate the Academy of Polish Constitution Day, also known in Poland as That's exactly what I meant to say. This day is recognized as a patriotic legal holiday honoring Poland's first constitution, which was adopted in 1791. God bless you all. Thank you for having me. Thank you, Mayor Swasey, for those kind words and for the citation.
Teraz chciałbym zaprosić panią Martę Pachacz. Pani Marta przedstawi referat o Konstytucji 3 maja. Jak wiemy, pani Marta jest nauczycielką w naszej szkole polskiej dokształcającej sobotniej. Przygotowany referat, który bym chciał, żeby pani przedstawiła, jeżeli... O, jest pani Marta. Pani Marto, zapraszam. Tak wielkim potencjałem, tak wielkim możliwościom w podobny sposób nie zbadkowałem. Są to słowa Pawła Jasińskiego. Opisywane w taki sposób, opisywał Polskę poza Polem. Polska, która jeszcze 150 lat wcześniej była jednym z najpotężniejszych krajów Europy, uważana była teraz za kraj bardzo słaby, zacofany, uzależniony od swoich sąsiadów, Austrii plus Rosji. Była lupem dla krajów ościennych. Uzależniona od tych krajów, ponieważ nasi posłowie, czy część posłów, decydowała o polityce w ten sposób, że byli przekupywani przez kraje naszych sąsiadów. Bez silnej władzy centralnej. Słaby Sejm, ograniczony zasadą liberum veto, ciągle zrywany przez szlachtę, która stawiała swoją prywatę na pierwszym miejscu. Sytuację pogarszały rządy magnaterii, traktującą Rzeczpospolitą jako teren swoich prywatnych wojen. Kryzys gospodarczy, brak regularnej armii, niezabezpieczone granice. To obraz Rzeczpospolitej końca XVIII wieku. Dopiero poprawę przyniosło panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, który mimo swojej słabości, jaką było uzależnienie od Rosji, starał się wprowadzać stopniowo reformy, bacznie obserwując reakcje naszych sąsiadów. A wcale nie byli oni za tym, żeby Polska znów stała się mocnym, potężnym krajem. Wykorzystali konflikt między szlachtą a królem, weszli na teren Polski i nagle stanęły wojska rosyjskie pod Warszawą. Król Poniatowski ugiął się i wszystkie żądania Rosji spełnił. Oczywiście nie zgodzili się na to polscy patrioci, którzy pod wodzą Kazimierza Pułaskiego stworzyli Konfederację Warską. Miała ona na celu walkę z wojskami rosyjskimi i wyrzucenie ich oczywiście poza teren Polski. Niestety przegrali. Był to tylko początek wielkiej tragedii, a było to pierwszy rozbiór Polski. Po kilkunastu latach sytuacja międzynarodowa zmieniła się, ponieważ nasi sąsiedzi byli zaangażowani w wojnę z Turcją i w swoje prywatne konflikty wewnątrz kraju. W Polsce zaczął obradować w Warszawie Sejm Czteroletni. Przeprowadzenie było koniecznie reform i Sejm ten uchwalił konstytucję. Nie było to takie łatwe do wprowadzenia, o czym nasi posłowie, część posłów zdawała sobie z tego sprawę i wykorzystali fakt, że był to okres świąt wielkanocnych, więc część posłów rozjechała się do swoich majątków i jeszcze nie wróciła na czas do Warszawy. No więc zawiadomili tych swoich zaufanych posłów, którzy wrócili do Warszawy po to, żeby głosować nad ustawą. I w ten sposób zapewnili sobie większość głosów. Może nie było to zgodne z prawem, ale konstytucja i ustanowienie konstytucji spotkało się w Polsce z wielką radością, a wśród zachodnich krajów z wielkim zadowoleniem. Oprócz jednego kraju, który całkowicie to zignorował. Konstytucja wprowadziła 11 artykułów. Zniosła wolną elekcję.
po śmierci króla Poniatowskiego miała być, miała dziedziczność tronu. Wnosiła liberum veto, wzięła w obronę chłopów. Ogłosiła Polskę krajem tolerancji religijnej. Zniosła odrębność władzy między koroną a Litwą. Mieszczanie mieli więcej przywilejów, mogli zakupywać ziemię, byli dopuszczani do urzędów. Było to regulowane co 25 lat. Tekst ustawy został wydany w liczbie kilku tysięcy egzemplarzy. Zapoznawano się z nim przede wszystkim w kościołach, publikowano w gazetach, tłumaczono na inne języki. Ówczesny prezydent Thomas Jefferson pisał, że świat uzyskał trzy konstytucje godne pamięci i szacunku. Amerykańską, polską i francuską. Mimo krótkiego okresu obowiązywania konstytucji, przeszła ona do historii jako jeden z najważniejszych aktów prawnych. Była wzorem nowoczesnej, postępowej myśli politycznej i inspiracją dla innych krajów Europy. Jeszcze tylko może parę dat. Uzyskanie niepodległości było dla rocznicy uchwalenia konstytucji wydarzeniem szczególnej wagi, ponieważ w 1919 roku Sejm uchwalił dzień 3 maja za święto państwowe. Niestety okazało się to niemożliwe do utrzymania po zakończeniu II wojny światowej. Ludzie, którzy przybywali do miast i żeby to celebrować, byli rozpędzani przez milicję i aresztowani. Przywrócenie święta nastąpiło dopiero w 1990 roku. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Marto. A teraz przechodzimy na program muzyczny, część muzyczna programu. Chciałbym przedstawić zespół Boży Skrzaty pod dyrekcją pana Bogdana Czerwonki. Jak wiemy, słyszymy bardzo często Boże Skrzaty na różnych występach, koncertach, w kościele czasami. I śmiejemy się, bo mówimy, że jednak te Boże Skrzaty to są przyszli Noste Domine. Także trenują ostro i mają bardzo piękne dwa utwory przygotowane. Także czekamy na Boże Skrzaty i przedstawiam dwa utwory Płynie, Wisła płynie i Jak długo w sercach naszych. Zobacz.
Speaking people, just a quick translation. There were two very, very nostalgic songs. The first one, Płynie Wisła Płynie, is about a river that flows through Poland, the Vistula River, of which many poems, songs were written about, have been written about, and means so much to the Polish people. And the second song, How Long in Our Hearts, touched a lot of nostalgic pieces. I think any Pole would have a sort of warm spot in their heart hearing about Kraków and the Bell of Zygmunt and many other pieces throughout the history of Poland, and ultimately the White Eagle, the Eagle of Poland, is the victor. So I think it's very appropriate for today's Constitution Day. Na część programu to przedstawimy polską szkołę kształcącą. Piąta klasa przygotowała kilka. Przedstawię Pani Martę. Pani Marta Pachacz przygotowała dla nas na Akademii dzisiaj z polskiej szkoły. Proszę odsłonić. Moi tłumie, przy Zygmunta kolumnie, świeciło słonko majowe, biły dzwony w kościele. Na dziedzińcu zamkowym przygrywały kapele. W wielkiej sali sejmowej przed narodem król stała, doczytano raz pierwszy konstytucję jej prawa. I wnet okrzyk bije przez zamkowe ściany, król niechaj nam żyje, biwa wszystkie stany. Uchwalono, że w Polsce już nie będzie mi dość. Karty szło. Chłopskie cierpienie szlachty tak się zaboli. Wszyscy będą braćmi. Zgody szczęścia pociężnie, nic mi nie było zaczną. Król na czele rzeszy, do katedry spieszy. Przed ołtarzem Bożym tam przysięgę złoży. Płonę świętą księgę, ze złośnieniem kładzie i składa przysięgę Bogu gromadzie. Bogu i gromadzie, stupuj oczy, Panie, jaką król jest prawy, dopóki sił stanie, nie zdradzić ustawy. Nie zginą naród, lecz skruszył pęta. Oto z niewoli, ze siłą powstaje, żyje, ojczyzna na Matka Święta już od oddychują wolności kraje. Więc narodowe uczymy święto dzień ogłoszenia ustaw czynawnych. Rzekł szumów, woła, podmiot.
podnoszą drzemie przez uszanowanie dla darów nieba, ten sumie Panie. Dokładnie tego, że wina jest dużo, podsuwać gniazdo na górzinie poczanie wszystkim służy, ten sumie Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwiecznie Chrystusa wyznaniem. Bądź pochwalony, tęskno mi Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie. Równie niewinnej, tęskno mi Panie. Do bez tęsknoty i do bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, to światło cienia, tęskno mi Panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć tak się nie stanie. Przyjaźni mi mojej, tęskno mi Panie. Witam maju, wajuszenko, świeć naszej polskiej krainie. Wrócimy Ciebie piosenkę, która całe Ewelinę Backiel, która zaśpiewa utwór Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Gdzie w niebie śni gwiazda, czy ptaki żyją w gniazdach, czy słońce zachodzi i wschodzi, czy kwiaty na łące, czy sady kwitnące, w ogrodzie, tu wszędzie jest.
właściwie Marka Krechuty, wiersz tytułem Ojczyzna. Pani Justyna. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem. Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie? Czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił? Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, nowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka, wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych. W uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk. Twoja mowa co lśni. Pięknem wierszy Mickiewicza. Powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła wyczerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego. Przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym, historią swą, mową, sztuką. Te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Tej historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej nauki naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie. Czeka na ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc dziś ojczyzna twa. Dziś ojczyzna twa. Dziękuję pani profesor. A następnie chciałbym przedstawić Mateusza Majka, który będzie nam, który zagra utwór na pianinie Chopina, utwór Preludium Kropli deszczu. Mateusz. Thank you.
Dziękuję, Mateusz. Chciałem tylko powiedzieć, że i też Mateusz jest laureatem konkursu młodych talentów Polskiej Szkoły Dokształcającej imienia Jana Ignacego Paderewskiego. Także jeszcze raz, Mateusz, dziękujemy za to. By Chopin, the name of the piece was Drops of Rain, Preludium, and as we all know, Chopin, Frederick Chopin, was a well-known Polish composer of which every Pole has a warm spot in their heart, so Mateusz, thank you very much for that. Następnie chciałbym przedstawić Darka Walencika. Darek Walencik wystąpi w wierszu Obudź się Polsko, to jest wiersz Lecha Makowieckiego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział kiedyś: Polak miłujący Boga i ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed Bogiem. Modlitwa, który to już raz, święte misterium, święty czas, minęło znowu tyle lat, czy z tego coś zrozumiał świat? Które z przykazań zechciał wziąć? Nie kłam, nie kradnij, wiernym bądź, czcij ojca swego, matkę swą i nie zabijaj. To największe zło. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg, ojczyzna, honor, wiara, w sercach naszych, na sztandarach. Powstańcie, głos Zygmunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. Chciwość też swoją cenę ma. Spytają kiedyś dzieci was, kto ukradł im najlepszy czas, kto sprzedał pamięć dawnych lat, na poniewierkę wygnał świat i kto zatracił prawdę tą, tu jest ojczyzna, tu jest dom. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bądź nam zawsze naszym domem, wytęsknionym, wymarzonym. Obudź się, Polsko, biją dzwony. Kraju mój, Polsko ma, ojczyzną ma. Następnie chciałem przedstawić Krystynę Wilkowską, która na skrzypcach nam zagra utwór Wieniawskiego Legenda. Krystyna Wilkowska. Thank you.
Dziękuję, Krystyno. A teraz chciałam przedstawić wokalistę, solistę Tomasza Kozakiewicza. Tomasza Kozakiewicz. Tomasz występuje w chórze Ognińskiego, też czasami występuje z nami w Nocy Domine, a dzisiaj w solówce przedstawi nam utwór Legiony. Zespół Nocy Domine pod dyrekcją pana Bogdana Czerwonki. Nocy Domine. Zniszcz od nich na obę duży kwiat.
My pierwsza brygada strzelców.
Proszę Państwa, ja w imieniu Domu Narodowego i nas wszystkich bardzo, bardzo dziękuję za przybycie liczne, za bycie z nami dzisiaj w tym bardzo ważnym dniu, za przygotowanie tak pięknego programu, bardzo pięknego programu przez Bogdana Czerwonkę, Roberta Jakobrze, pana Wielkowskiego i wszystkich artystów, wszystkich, którzy wzięli udział, i dzieci, i dorośli. Państwo, piękny, piękny program. Bardzo serdecznie dziękujemy. Prawda? Bardzo. My istnieli. Mr. Mayor, so much again for being with us. We are proud of you. Teraz chciałam także podziękować wszystkim Państwu za hojną donację na organizację Gift of Life. Dziękujemy bardzo za donację. I zapraszamy Państwa po zakończeniu na kawę, ciasto i cokolwiek Państwo mają życzenie. Zawsze czekamy i zapraszamy. I bardzo, bardzo dziękujemy jeszcze raz serdecznie.